W środę mija dokładnie 17 lat od momentu, gdy Rada Miasta Bolesławca przyjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie na terenie miasta Bolesławca podstrefy specjalnej strefy ekonomicznej. I pod koniec tego samego 2006 roku rząd zdecydował o włączeniu bolesławskich terenów do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Invest Park. Przez ten czas pusty wówczas obszar strefy zapełnił się firmami, a kolejne z nich budują swoje hale i niezbędną infrastrukturę. Poza nami nowa droga uruchamiana w rejonie ulicy Strefowej. To kolejna inwestycja w infrastrukturę techniczną realizowaną przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną na terenie prężnie rozwijającej się podstrefy bolesławieckiej. Inwestycja, której wartość przekroczyła kwotę 1 000 000 zł i która pozwoli skomunikować rozproszone tereny inwestycyjne i podnieść ich atrakcyjność. W ramach zadania realizowanego w trybie wybuduj wykonaliśmy jezdnię drogową, nawierzchnię, oświetlenie i infrastrukturę towarzyszącą. Dynamiczny rozwój bolesławskiej podstrefy ekonomicznej to m.in. rezultat dobrej współpracy miejscowych samorządów, miejskiego i powiatowego, z zarządem strefy i z poszczególnymi firmami. Każda z tutejszych inwestycji to przyczynek do rozwoju miasta i subregionu. Wpisuje się w tą strategię, która od wielu lat jest realizowana przez władze Bolesławca. Tutaj trzeba bardzo mocno podkreślić, że ten rozwój inwestycji, pozyskiwanie inwestycji, rozwój strefy, pozyskiwanie inwestorów od wielu, wielu lat jest kontynuowane przez pana prezydenta, przez władze miasta Bolesławiec. I to jest, szanowni państwo, bardzo ważne, bo to wpisuje się w tą bardzo ważną i ciekawą strategię, która jest przyjęta, rozwoju Bolesławca. Służyć też temu będzie nowa droga na podstrefie, która umożliwi sprawne funkcjonowanie powstającej tu nowej firmy logistycznej, dla której komunikacja w tym obszarze jest podstawą działalności. Za 2 miesiące otwieramy pierwszy etap naszej inwestycji, uruchamiamy centrum logistyczne. W związku z tym jest to bardzo dobra wiadomość. Również wiadomość bardzo dobra dla sąsiadujących firm. Bolesław jest to miasto bardzo dynamicznie rozwijające się. Nasza inwestycja będzie dedykowana głównie dla małego i średniego biznesu. Chcemy być tutaj liderem dla współpracy dla małych i średnich firm, ponieważ sami jesteśmy z Bolesławca. Reprezentujemy polski kapitał w 100%, polska rodzinna firma od wielu lat z tej ziemi. W związku z tym cieszymy się, że wśród tak dużych tutaj zagranicznych korporacji jest również i miejsce dla naszych polskich inwestycji. Od początku istnienia w Bolesławcu specjalnej strefy ekonomicznej inwestowały w niej rodzime firmy i to pożądany oraz oczekiwany przez samorządowców efekt ich funkcjonowania tutaj. Ale również miejscowa firma Jagielski była wykonawcą drogi. Wybudowaliśmy na zlecenie inwestora około 150 metrów bieżących drogi o solidnej konstrukcji betonowej wraz z nawierzchnią z kostki betonowej. W zakres naszych prac również wchodziła budowa kanału deszczowego oraz oświetlenia drogowego. Bolesecka podstrefa jest obecnie częścią Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, ale gro tego, co od 2006 roku pojawiło się na tych terenach, to zasługa zarządu strefy wałbrzyskiej. Choć Bolesławiec znajduje się już dzisiaj pod opieką innej, siostrzanej strefy ekonomicznej, Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, to jednak ta inwestycja jest dowodem na to, że te wszystkie zobowiązania, jakie Invest Park powziął w kontekście swoich inwestorów, te wszystkie zadania realizujemy. Na koniec pozostało więc dopełnić formalnej czynności oficjalnego otwarcia nowo wybudowanej drogi. 3, 2, 1, brawo! Drogę na terenie Bolesławieckiej Podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Invest Park ogłaszam za oficjalnie otwartą.